No dzień dobry, witam Was serdecznie w moim studio, w moim biurze, w moim warsztacie, w mojej pieczarze. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jakimi dronami latam i jakiego sprzętu używam do całej tej przygody z FPV. No i przy okazji, gdzie składam te drony i gdzie na co dzień pracuję. Zastanawiałem się, czy nie zrobić jakiegoś takiego większego tour po moim biurze, warsztacie, studio, ale zorientowałem się, że ma ono 5 metrów kwadratowych, więc byłoby to trochę bez sensu. Ok, tak naprawdę mam dwa stanowiska. Jedno, przy którym pracuję i ogarniam rzeczy na komputerze, montuję filmy, przygotowuję scenariusze i robię różne inne jeszcze rzeczy. I stanowisko, można powiedzieć, dronowe, gdzie jest cały sprzęt do dronów, gdzie jest drukarka 3D, na której mogę wydrukować różnego rodzaju części do dronów. No i jeszcze cała masa szafek i różnych innych miejsc, gdzie mogę schować rzeczy, ponieważ ilość maneli jest zatrważająca. Dobra, ale zanim pokażę Wam, jakimi dronami latam aktualnie, to muszę Wam pokazać coś zarąbistego. To jest mój pierwszy dron, jaki zbudowałem. Jest to rama Flywoo Mr. Croc. Nie polecam. Spoko, ale nie polecam. Słuchajcie tego. Czekajcie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, go. Powiedzcie, czy nie zarąbiste. No właśnie, takie małe rzeczy mnie jarają. Dobra, wrzućmy może tą kamerę na statyw i pogadajmy o dronach i FPV. Ok, mamy marzec 2021 i to jest update na dzień dzisiejszy, to jakiego sprzętu używam do FPV. Ponieważ ten rynek tak szybko się zmienia i wychodzą coraz to nowsze, lepsze, inne podzespoły, ja sam cały czas się uczę i cały czas się staram testować nowe rozwiązania, nowe konfiguracje, żeby być w stanie lepiej latać, żeby być w stanie bardziej efektywnie się rozwijać, więc to jest jakby moja opinia, to co jakby ja dzisiaj używam, działa dla mnie i mi sprawia przyjemność i niekoniecznie musi działać dla innej osoby, ale jakby chcę się z Wami podzielić swoją drogą i gdzie jakby dzisiaj jestem i czego używam. Więc zacznijmy od sprzętu FPV i od systemu. To jest moja skrzynia rozmaitości. Więc tak, jak pewnie większość z Was zauważyła po wideo, które wrzucam z latania, jestem na DJI-u, czyli na systemie HD, na cyfrowym systemie. I uważam, że na dzień dzisiejszy każdy, kto chce wejść w to hobby związane z FPV, nie powinien pakować się nic innego jak w DJI-a i w HD. Z tego względu, że o wiele więcej frajdy, więcej zabawy na początku, w szczególności na początku, kiedy to hobby potrafi być bardzo frustrujące, ponieważ wiele rzeczy potrafi nie działać, nie funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli, to jednak ta jakość związana z HD i to niesamowite doświadczenia jakości podczas latania potrafią wiele wynagrodzić frustracji, która dzieje się po innej stronie tego hobby, czyli podczas budowania, konfigurowania. To są gogle pierwszej generacji DJI-a, wyposażone w customowe anteny, które pozwalają zwiększyć zasięg i uzyskać lepszą jakość wideo. Ok, przejdźmy w takim razie do drona, bo myślę, że to jest najważniejsza część i najbardziej ciekawa. Na dzień dzisiejszy latam na ramie od firmy Impulse RC Apex. Jest to 5-calowy dron. Nie latam na niczym innym, nie latam na małych, mniejszych, większych, tylko i wyłącznie 5 cali, ponieważ uważam, że jest to najbardziej uniwersalny dron do szerokiego zastosowania. I jakby w tym dronie chcę się specjalizować i najpierw na tym dronie chcę jakby najbardziej rozwinąć swoje umiejętności. Dron na pokładzie ma elektronikę od firmy Holibro, kontroler lotu Holibro, specjalnie pod cyfrowy system i regulator również z firmy Holibro. Do tego mamy system wideo DJI-a cyfrowy, w tym przypadku wykorzystujemy Kadax Vista, czyli jest to wersja mniejsza i lżejsza systemu niż standardowe. Tak jak mamy tutaj, to jest standardowa jednostka od DJI-a, która jest większa, troszeczkę cięższa, posiada dwie anteny, lepiej odprowadza ciepło, czyli nie przegrzewa się tak łatwo jak na przykład Vista i posiada, ta wersja większa posiada również możliwość nagrywania wideo na kartę SD tutaj w środku. Tu nie możemy nagrywać wideo na tej jednostce, jedynie mamy podgląd w goglach, więc tym to się różni. Z mojej perspektywy bardzo zależy mi na wadze i o tym, żeby rzeczywiście charakterystyka lotu danego drona była bardzo fajna i żeby sprawiała mi przyjemność, więc jakby staram się obcinać gramy tam, gdzie mogę. Więc idę w Vistę. Do tego na pokładzie mamy Crossfire,
antenka i odbiornik, czyli system, który pozwala nam na kontrolowanie dronem. I również tutaj, nie będzie tego widać, schowany jest mały biper, który piszczy w momencie, kiedy dron gdzieś tam utknie w krzakach na drzewie, czy gdzieś go zgubi w polu. To posiada swoją małą bateryjkę i będzie piszczał, dopóki bateryjka się nie wyczerpie. No i bardzo znacznie to ułatwia znalezienie drona w momencie, kiedy wpadnie gdzieś w jakieś mało dostępne miejsce i nie możemy go zlokalizować. Śmigła, firma Etix, Peanut Butter Jelly, najnowsze śmigła, które niedawno wyszły, bardzo fajne, jestem z nich bardzo zadowolony, mają taką charakterystykę, taką ostrą charakterystykę lotu, a do tego jeśli chodzi o kontrolę gazu, bardzo fajnie reagują i są dosyć efektywne również jeśli chodzi o zużycie baterii. Silniki. T-Motor F40 wersja czwarta, mega zarąbiste z tego względu, że bardzo mało ważą, bo ważą 30 gram, jeden, więc to jest naprawdę bardzo niezły wynik i w przypadku czterech takich w porównaniu, nie wiem, z 32, 3 czy 4 gramowymi silnikami, no to jesteśmy w stanie obciąć troszeczkę gramów na całym dronie. Mega jestem zadowolony w ogóle z tego drona, naprawdę. Lata fenomenalnie i fenomenalnie się go również tuninguje. Można z niego naprawdę bardzo dużo wycisnąć. Posiada bardzo mało wibracji, przez co to jakby jest główny czynnik wpływający na charakterystykę lotu i na to, jak jesteśmy w stanie dużo wycisnąć z takiego drona. Jak widzicie, bardzo mało jakichś takich części dodrukowywanych, 3D czy coś. Wszystko jest, nawet silniczki są na dwóch śrubkach zamiast czterech. Z tego względu, żeby rzeczywiście obcinać te gramy i żeby starać się, żeby jak najlżejszy był ten dron. Jeśli chodzi o wagę, no to tak. Sam dron 390 gram. To jest sam goły dron. W momencie, gdy dorzucimy baterię, latam na bateriach. Mam dwie najnowsze Tatu czwartej generacji, 1050 mAh. Lekkie, fajne, 178 gramów chyba jedna. Zarąbiste. W ogóle jeśli chodzi o baterie, to popełniłem dużo błędów w bateriach, ponieważ kupiłem sporo baterii, które się okazało, że są za duże, za ciężkie. No, tu niestety trzeba trochę popełnić prób i błędów. Aktualnie 1050, 6S, 6-celowe baterie i to plus GoPro lądujemy na 650 gramach. I uważam, jakby dla mnie na dzień dzisiejszy jest to taki strzał w dziesiątkę, 650 gramów to jest coś, co jest dla mnie ok. Będę chciał jeszcze troszeczkę tutaj zrzucić, myślę, że spokojnie z 10 gramów jestem w stanie zrzucić do 640, 635 jestem w stanie spokojnie zejść. W takiej konfiguracji osiągam na 6-celowych bateriach mniej więcej 3-4 do 5 minut takiego rześkiego tyranka, 6-7 minut spokojnie, takiego cruisingu czy coś, to można naprawdę sobie polatać. Dodatkowo baterie, które jeszcze naprawdę polecam, to są Owoniki. Gdzieś w ogóle czytałem, że Tatu i Owonik to w ogóle tak naprawdę jest w ogóle ta sama firma, tylko zrobili dwie różne marki. To są mega fajne baterie, które posiadają sprzedaż w Europie, jest spory magazyn i są relatywnie tanie. Więc naprawdę fajne, też również lekkie, co najważniejsze, są lekkie. Staram się, żeby bateria nie ważyła więcej niż 170-180 gram, bo wtedy już się zaczyna z drona robić cielak i lata naprawdę słabo. No i aparatura, czyli kontroler, czyli to radio wielkie, którym sterujemy, żeby dron latał. Używam Taranisa X9D. Mega fajne radyjko, naprawdę jestem z niego zadowolony, posiada gimbale Hala. Więc kontrola jest naprawdę rewelacyjna. X9D wersja 2019 Special Edition, chyba tak to się dokładnie nazywa. Do tego z tyłu moduł Crossfire pełnej wielkości, pozwalający na naprawdę niezły zasięg i dosyć niskie opóźnienie. Jak widzicie, również gdzieś tu się przewija sporo takich części różnego koloru. To są rzeczy, które wydrukowałem na drukarce 3D i drukarka 3D to w ogóle jest zarąbiste urządzenie, które mega polecam, nie tylko jakby do FPV, ale w ogóle do... Kurde, jestem zajarany w ogóle drukiem 3D, ale to tam jakby gadka na inną okazję. No na takiej drukarce 3D możecie sobie wydrukować wszystko. Możecie na przykład wydrukować sobie zarąbisty stand na słuchawki. Super świetny, zielony uchwyt na SD karty. Albo Baby Yoda. No albo całą masę różnych innych rzeczy. W każdym razie drukarka 3D, zarąbista rzecz, mega polecam. Nawet jeżeli ktoś w ogóle się nie jara
FPV-kami, dronami i tak dalej, to do takiego codziennego użytku w ogóle to naprawdę jest nie, za dzisiaj, na dzień dzisiejszy za niewielkie pieniądze można kupić naprawdę dobry sprzęt, gdzie x lat wcześniej to było trudno. Ok, baterie, dron, gogle, to mamy załatwione. GoPro. Na co dzień latam wykorzystując GoPro Hero 5 Session. Są to te małe takie kostki, które już są nieprodukowane, można jedynie wyrwać gdzieś tam używane. Miałem jedną swoją od lat, drugą kupiłem używaną. Posiadam dwie sztuki, mega wytrzymałe, potrafią naprawdę przyjąć niezłe ciosy na siebie i dalej świetnie działać. Do tego jakość jest ok, zadowalająca. Mogłaby być lepsza oczywiście, no ale GoPro niestety nie kontynuuje już tego formatu GoPro, więc zostaliśmy z czymś takim. Spoko, ja jestem mega zadowolony. Co najważniejsze, waży to 74 gramy, gdzie większe GoPro 8, 9, no to już jest 126 gram, 9 jeszcze więcej, więc to jest dużo, dużo, dużo więcej w porównaniu do czegoś takiego małego. 74 gramy, rewelacja. No i w tym hobby jeszcze jest cała masa pierdółek. Paski, nie paski, filtry ND, różnego rodzaju szkiełka na wymianę, paski lekkie, ciężkie, cała masa różnych pierdół i gadżetów, których nie będę Wam dzisiaj wymieniał, ale których naprawdę jest sporo, więc niestety trzeba mieć szafy pełne miejsca. Jeszcze jedną ważną rzeczą, którą bym Wam pokazał, która jest naprawdę fajna, to jest ładowarka. Na początku, jak zaczynałem w tym hobby, to się przeraziłem, bo strasznie dużo ładowarek jest takich wielkich i potrzebują jakieś specjalne zasilanie i po prostu masakra. To jest zarąbista ładowarka HOTA D6 Pro Duo, którą można podłączyć bezpośrednio ze ściany, po prostu z kontaktu zwykłego i ładować baterię. Bezpieczna, dwukanałowa, możliwość ładowania indukcyjnego, na przykład telefonu na górze, możliwość ładowania z USB. Świetna, mała, poręczna, można ją zabrać ze sobą, więc można również ładować baterię w terenie, można ładować z innych baterii. Rewelacja, naprawdę. No dobra, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o sprzęt dronowo-FPV-owy. Jestem mega ciekaw, kurde, no dzisiaj mamy marzec, jestem mega ciekaw, co będzie, nie wiem, za pół roku, czy będę dalej naprawdę zadowolony z tego drona. Żadnego jeszcze tak naprawdę tego drona, jeszcze żadnej sztuki nie rozwaliłem tak w strzępy, więc jestem ciekaw również jak, ale jak na razie no latałem po trudnych terenach, podbijałem się od metalowych konstrukcji, od betonu i nic się nie połamało, więc naprawdę jestem zadowolony. Dron dalej jest mega sztywny, naprawdę nie drgnie tu nic, no, naprawdę mogę włożyć całą masę siły i to po prostu jest tak sztywne, więc naprawdę rewelacja. Staram się posiadać zawsze dwie takie same sztuki, dlatego żeby nie bawić się z naprawieniem w terenie, jeżeli jednego rozwalę, wyciągam drugiego z torby i latam dalej i później poświęcam ten czas tutaj u siebie, żeby polepić, poskładać to wszystko do kupy i myślę, że w ogóle podejście posiadania dwóch takich samych jednostek jest dobre, bo pozwala szybko rozwijać się i szybko się uczyć. Nie mamy tych przerw takich związanych, że zepsuliśmy, złamaliśmy ramię, o kurde, nie mam czasu w tym tygodniu tego naprawić. Za tydzień, tak. Mamy jednego, rozwalimy, mamy drugiego, latamy, pierwszego naprawiamy i tak w kółko. Dobra, na koniec Wam sprzedam jeszcze jedną ciekawostkę, o którą kilka osób zauważyło i coś podpytywało, więc Wam to sprzedam tutaj, ale nie będę wchodził w detale. Generalnie każdy dron, który mam aktualnie zbudowany, posiada silniki pod baterię 4S, czyli w tym przypadku mamy motory F40 2400 kV, i to są motory do baterii 4S, ale latam na 6S-ach głównie. I to jest ciekawe, przeprowadziłem trochę testów i aktualnie dostosowuję systemowo, kontrolując moc i napięcie z baterii, żeby można było latać mocniejszymi bateriami na silnikach dostosowanych do baterii słabszych. I na razie mi się to sprawdza. I przez to, że aktualnie posiadam miks baterii 4S, 6S, pozwala mi to latać wszystkimi bateriami na tych samych dronach. I jestem zadowolony z performance'u i z osiągnięć. Zobaczymy, jak będzie dalej. Pewnie jeżeli zabiję wszystkie baterie 4S, to przejdę w 100% na 6S. No ale to taka ciekawostka dla tych, co gdzieś tam już głębiej siedzą w PV-kach i rozkminiają ten temat. Więc jeżeli macie więcej jakichś pytań szczegółowych, śmiało, jestem geekowy na tym punkcie i chętnie z Wami pogadam i możemy się wszyscy razem powymądrzać, co kto wie lepiej. W każdym razie jest to zarąbista zajawka, ja jestem mega zajawiony, wszystko jest cool w ogóle, no czad.
czat. Jaram się. Za każdym razem, jak w ogóle o tym myślę, jak się nawet jak sobie tak wezmę na rękę i sobie tak popatrzę. A to jest tak fajnie. Dobra. Tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało w komentarzu. I do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!